Witam w Wygryw News, garść informacji ze świata gier. 8 i 9 października w Japonii planowane są koncerty z muzyką z serii Persona. Jak na każdej z tych imprez nie może zabraknąć ogłoszenia nowych tytułów. Jestem pewien, że w tym roku poznamy Personę 6, a to przy okazji promocyjnego arta na 25-lecie marki. Widzimy grafikę, na której są wszyscy protagoniści poprzednich tytułów, a użyte kolory korespondują z poprzednimi odsłonami. Natomiast w rogu możemy zobaczyć puszkę zielonej farby oraz znaczące spojrzenie innych bohaterów w tamtą stronę. Zatem zielona Persona 6 zostanie ogłoszona podczas koncertu. Przy pomyślnych wiatrach zagramy w nią już w 2023 lub w 2024 roku. Dzisiaj, czyli 24 sierpnia, rusza aktualizacja Genshin Impact do wersji 3.0. Dostajemy cały nowy region, Sumeru, nowe postacie w nadchodzących banerach, ostatni z 7 elementów Dendro wreszcie jest gotowy do gry, no i oczywiście najnowsza odsłona Archon Questa. Będzie więc co robić. Zbliża się koncert muzyki z gry Honkai Impact, który jest już tradycją przy okazji zbliżającej się rocznicy. Wydarzenie to w najbliższy poniedziałek. Materiał będzie do obejrzenia na YouTube, podobnie jak zeszłoroczny koncert. Czy zatem może i niebawem będziemy mogli zobaczyć koncert z Genshina? Tears of Themis, podobnie jak Genshin, wystartowało z nowym eventem. Revisiting Youth dodaje nowy banerek z kartami bohaterów. Tym razem do wyciągnięcia SSR-ki Artema oraz Maria i SR-ka dla Łukasza i Wyna. Podobnie jak w evencie X-masowym i Electrifying Night, mamy grę planszową, której przechodzenie pozwoli nam zdobyć masę różnych przedmiotów potrzebnych do gry. Na Gamescom pokazano nowy trailer z gry Honkai Star Rail. Bohaterem jego jest Dan Heng, który na pokładzie Gwiezdnego Ekspresu śni koszmar. Póki co koszmarem jest oczekiwanie na tę grę, która została ogłoszona już rok temu i dalej nie mamy pewności co do tego, kiedy zostanie wydana. Czyżby 8 marca przyszłego roku? Jak myślicie? Również na Gamescom pojawił się Hideo Kojima. Niestety nie ogłosił tym razem żadnego nowego tytułu, chociaż potwierdził, że nowe tytuły i prace nad nimi trwają. Dostępny jednak będzie podcast, którego pierwszy odcinek ma się pojawić już 8 września na Spotify. Nazywa się on Brain Structure i będzie prowadzony wraz z innymi zapraszanymi do studia gośćmi. Dostępny będzie on zarówno po japońsku, ale też i po angielsku, a odcinek 0 jest już dostępny. No cóż, lepsze to niż nic. Pokémon Scarlet dostało całkiem nowy trailer. Pokazano na nim walki PvP oraz nowe przedmioty. Specjalną umiejętnością w nowym regionie ma być terastalizacja, czyli przemiana Pokémona, który zaczyna świecić się jak kryształ, dostaje nowe ataki. Taka gigantyzacja w obecnym regionie. Czekamy na premierę, która już niebawem. Zapowiedziana została też 7. odsłona gry Disgaea. Wyląduje ona zarówno na Switchu, jak i na konsolach PlayStation. Zobaczyliśmy dwóch głównych bohaterów i to w sumie tyle. Data premiery zostanie prawdopodobnie ogłoszona gdzieś w dalszej części roku. I to wszystko na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia kolejnym razem.